proszę Państwa, odmęty grozy. Gra terapeutyczna przeznaczona od 3 do 6 graczy. Pełna podejrzeń gra ukrytych tożsamości. Parowiec z Atlantyka płynie do Bostonu, ale za statkiem podąża mroczny cień skrywający się pod falami. Otwórzmy te odmęty grozy. Instrukcja. Troszeczkę obszerna. Jak to bywa w tych czasach? Do instrukcji trzeba dodać kompendium zasad. Bo przecież nie obędzie się. I oto, proszę Państwa, mamy pierwszą wypraskę. Też mamy i mapę statku oraz karty, podkładki pod karty i kosteczkę. Kolejne karty. Jeszcze coś takiego. Zajrzyjmy oczywiście, czy nie kryją się skarby. Ho, ho, ho! Kto by się spodziewał, że w tym oto pudełeczku pod tekturką będą ukryte figurki. I kogoż my tu mamy? No fantastycznie po prostu. Można się spodziewać po układzie buzi, że któraś jest tutaj samicą, prawda? A któryś jest z tych figurek samcem. Może nawet mają na imię odpowiednio figurki. To jest figurka. Ostatnio widziałam w przygodzie Mroczna Latarnia. To samo ustawienie śmiercionośne pazurów, prawda? Kolce na plecach. Figurki będą potrzebne, żeby nas zniszczyć. Cóż my tu mamy teraz? Tura. Wykonaj dwie akcje z dostępnych poniżej. Mity, rozpatrz karty mitów, odrzucenie kart. Ujawnienie się. Gdy ujawniasz się jako zdrajca, pokaż jedną kartę lojalności, hybrydy albo kultysty. Rozpatrz zdolności ujawnienia się twojego arkusza postaci. 6 kartoników. Aktywacja potworów. Ojciec Dagon, mama Hydra.
To chyba było oczywiste, prawda? Nie musiałem chyba tego mówić. No i tutaj mamy... karty postaci. O, pan marsz. Ciekawe, czy to z tych marszów. Przyjrzyjmy sobie jeszcze karty. Kupiliśmy zestaw od razu z koszulkami, proszę państwa. No, fantastycznie. Dryfujący kufer. Jeden z załogantów dostrzegł niewielki kuter rybacki dryfujący z prądem. Ktoś jest na jego pokładzie, ale mroczne sylwetki krążące w wodzie wokół statku nie ułatwiają akcji ratunkowej. Sukces! 13 plus, nie znam jeszcze mechaniki, proszę państwa, i porażka. Także jeżeli biorę się za sekundę za czytanie zasad. Jesteś człowiekiem, fantastycznie. Czujesz się jako człowiek, ale nigdy nic nie wiadomo. Jeśli wszystkie twoje karty lojalności są kartami człowieka, wygrywasz, gdy ludzie zrealizują swój cel, ale oto, proszę państwa, hybryda. Bardzo przystojny młody mężczyzna. Zaczynasz dostrzegać niepokojące zmiany w swoim wyglądzie i nie wiedzieć czemu pragniesz pomóc stworom atakującym statek. Wygrywasz, jeśli gra zakończy się, zanim ludzie zrealizują swój cel, nawet jeśli masz jedną albo więcej kart lojalności człowieka. Fantastycznie. Jesteś kultystą. Zgodnie z przysięgą wspierasz istoty z głębin, ale jednocześnie masz świadomość, że nie potrafisz oddychać pod wodą. Wygrywasz, jeśli przebyty przez statek dystans wynosi 12 albo więcej. I gra zakończy się, zanim ludzie zrealizują swój cel. Nawet jeśli masz, no i tak dalej. Kapitan. Ty dowodzisz statkiem i tą wyprawą. Gdy żeton podróży przesunie się na pole rejs, podejrzyj dwie wierzchnie karty stali nawigacji, odłóż jedną na spód talii, a drugą rozpatrz. Gdy człowiek znajdujący się w areszcie dobierze kartę mitów z, nie wiem co to znaczy, ale wy na pewno znacie, albo też nie znacie. Myślę, że osoby, które znają, w ogóle tego filmu nie oglądają. Ty wybierasz, na którym torze przesuń żeton do przodu. Strażnika tajemnic, strażnika księgi, nie będę czytać. Musicie sami sobie to wszystko ogarnąć. A ja jutro zaczynam wsadzanie koszulek. Kart do koszulek w ten sposób. Z kolei tutaj, w tym woreczku, mamy karty. Na przykład taką. Inspirująca przemowa. Akcja rzuć kością. Dwa. Jeśli wynik to 3 albo więcej, dodaj 1 poczytalności. W innym przypadku zredukuj poczytalność o 1. Także już sami widzicie, że... Aha, tu są, mamy tak. Niekonwencjonalna dowódczyni. Gdy masz podjąć decyzję w kryzysie z wyborem opcji, możesz zamiast tego zredukować wybrany zasób o 1. Jeśli to zrobisz, nie rozpatruj żadnej z opcji tego kryzysu i usuń tę kartę wyczynu z gry. Też nie wiem, o co tu chodzi. Ale tych kart jest kilka. No i mamy jeszcze tutaj takie jakieś karty. Oj, jaki ładny. Opuszczona platforma. Możesz narazić 3 pasażerów, aby rzucić kością. Jeśli wynik to 5 albo więcej, dodaj 2 paliwa. Spokojne wody. Zasadzka istot z głębin. Fantastycznie.
To będą jakieś takie, a tutaj mamy zalana spiżarnia, zredukuj żywność o 1, następnie usuń tę kartę z gry. Zmęczymy materiał. Zmęczymy czy nie zmęczymy? No, zakrwawionym nożykiem odetchniemy. Proszę uważać. Kurczę, nie spodziewałem się, że ona taka duża jest, ta plansza. Myślałam, że troszeczkę mniejsza. Mamy start, race, rytuał i tak dalej. Tutaj mamy z kolei mapę tego statku. Aha, tutaj się kładzie. Dobrze. Nie widać jakichś. No i mamy odmęty, prawda? Tam czai się groza. Kaplica. Cofnij znacznik rytuału albo zaryzykuj poczytalność, aby przesunąć go do przodu. Ładownia. Dobierz przedmiot aresztu. Obowiązują zasady aresztu. Zdaj test umiejętności, aby uciec. Myślę, że to jest bardzo dobra gra terapeutyczna. Proszę Państwa, odmęty grozy. Jak to się mówi? Będzie grane, tak?